Spotykamy się na pikniku rodzinnym przy zespole szkół podstawowych gimnazjum w Siedliskach. Pogodę mamy piękną, jak widzimy, ludzie dopisali, no wszystko jest ok. Dochód przeznaczony jest na cele szkolne i dlatego tu rodzice z dziećmi występują, towarzysko spotykają się, także jest wszystko w najlepszym porządku. Cieszymy się wszyscy, bierzemy udział i jesteśmy, myślę, zadowoleni, bo jest i pogoda, i ludzi dużo, losów dużo, fantów dużo do wygrania, tak myślę, zainteresowanie ze wszystkich stron jest bardzo duże i to jest fajne. Także organizacyjnie to jest też dobrze przygotowane. Straż Ochotnicza Straż Pożarna Siedliska zabezpiecza tutaj drogę, żeby wszyscy mogli bezpiecznie tutaj się spotkać, wyjechać i dojechać. To znaczy czekamy jeszcze na mecz nauczycieli z Budimetem, bo będzie na pewno ciekawy. To myślę mnie najbardziej interesuje, ale tutaj występował teatr szkolny, orkiestra dęta, także myślę, że zainteresowanie, każdy ma coś dla siebie i dlatego jest takie duże zainteresowanie. Dzisiejszy festyn jest drugim festynem z kolei. W tamtym roku zaingerowaliśmy festyny w Siedliskach, które odbywają się po 5-letniej przerwie. Jest to związane ze zgromadzeniem funduszy na obchody 200-lecia oświaty szkolnictwa w Siedliskach. W 2016 roku będzie równy 200 lat i z tej okazji będziemy chcieli fundować dla szkoły sztandar oraz nadać imię księdza Jana Reca, który będzie patronem szkoły. I z tej okazji też ten dzisiejszy festyn i zbieramy fundusze, aby ta uroczystość mogła się odbyć za 2 lata. Patronem szkoły zostanie ksiądz Rec, siedliszczanin, który swoje życie całe oddał młodzieży, pracy dla ludzi biednych i myślę, że jest to taki dobry patron. Poprzedzone to było zgłaszaniem kandydatur na patrona. Następnie zrobiliśmy głosowanie na 6. Mogli głosować uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz absolwenci szkoły. Wygrał niewielką ilością głosów ksiądz Jan Rec.